Maciej Kmiecik, witam Państwa bardzo serdecznie w pierwszym wydaniu rozmów nie tylko o sporcie. Naszym dzisiejszym gościem jest Michał Gietrzy, zawodnik Ostrowi 1909 Ostrów. Co zrobić, by będąc czwartoligowym piłkarzem trafić do największych polskich mediów? Gazeta Wyborcza, Wirtualna Polska, Wirtualna Polska Sportowe Fakty czy Piłkarskie Weszło.com? Wystarczy powiedzieć w wywiadzie dla regionalnej telewizji, to jest jakaś piłkarska pornografia. Naszym gościem jest właśnie Michał Gietrz, który no chyba zasłynął właśnie w ostatnim czasie tymi słowami. Michał, to był spontaniczny taki, ta spontaniczna wypowiedź, czy gdzieś tam do tego dojrzewałeś? Dzień dobry. Nie, to była spontaniczna wypowiedź. Zwykły, że tak powiem kolokwialnie, tekst szatni. Wiele razy go używamy, natomiast no zasunąłem z tego tekstu. Szkoda, że z tego nie jest bardziej z jakichś piłkarskich sztuczek, czy bramek, czy grania w wyższej lidze. Natomiast no tak jak powiedziałeś, no powiedziałem to piłkarska pornografia, gdzieś to wychwycili i rzeczywiście no byłem we wszystkich tych portalach, we wszystkich gazetach. Spodziewałeś się takiego odzewu, czy to po prostu przerosło twoje najśmielsze oczekiwania? Myślę, że to przerosło wszystkich oczekiwania, bo no wypowiadałem się, tak jak wiemy, do telewizji naszej tutaj Ostrowskiej, a na drugi dzień, czy na trzeci dzień, już teraz nie pamiętam, koledzy sami wysłali mi linki, gdzie można mnie znaleźć, gdzie jestem. No, nie spodziewałem się tego na pewno, że to będzie miał taki odzew, ale no nic już teraz to nie zrobię. No ale w sumie tak naprawdę chyba to jakiś tam efekt, nie wiem, pozytywny czy niepozytywny, to się okaże po jakimś czasie przyniosło, bo raz, że dziś zrobiło się głośno o Ostrowi 1909, o tobie też. Myślisz, że coś tam ruszy się w tej kwestii, którą właśnie poruszałeś? No ja bardzo bym chciał, żeby coś się ruszyło w tej kwestii, bo nie ukrywajmy, no to jest olbrzymi problem cały czas i na tą chwilę na pewno nic się nie zmieniło, bo co by nie mówić przed derbami z KKS-em, przed tym meczem pucharowym, oczywiście zaraz wielu moich fanów złapie mnie za słówkę, ale trenowaliśmy w 36 na połowie boiska przed tym meczem pucharowym, natomiast ja wiem, że działacze naszego klubu robią wszystko i starają się wszystko robić, żebyśmy mieli jak najlepsze warunki do treningów. Natomiast no nie są w stanie tego za każdym razem załatwić i no nie mamy się oszukiwać, to jest duży problem w Ostrowie. Nie byłeś prekursorem słów o piłkarskiej pornografii. Nie, wiesz, nie. Kto wcześniej powiedział takie słowa? No ja wiem, że z szatni to Darek Rejer na pewno powiedział nam te słowa i gdzieś od niego zapamiętałem, natomiast tak jak powiedziałem, później w szatni już wielokrotnie te słowa były używane. Bo ja szukając w internecie, właśnie wpisując w wyszukiwarkę to hasło, wyskakiwał oczywiście Michał Gietrz, ale znalazłeś się obok takich sław jak Eric Cantona, który o Suarezie powiedział, to jest piłkarska pornografia, cytuję: Suarez nie jest gryzoniem, tylko nurkiem i to nie dobrym, ale dramatycznym. Ta ręka, jawne oszukiwanie, wyglądał przecież jakby był co najmniej w agonii. To piłkarska pornografia, dzieci zdecydowanie nie powinny tego oglądać. I drugi cytat, Arkadiusz Onyszko: jeżeli traci się takie bramki, to ręce opadają. Na tym poziomie nie powinniśmy tak nieuważnie grać w defensywie, to jakaś piłkarska pornografia. Także gdzieś prekursorzy i tu tylko jakby no, powtórzyłeś te słowa, bo to nawet nie była parafraza, tylko w stosunku do zupełnie innej sytuacji, w której się znaleźliście. No dokładnie, fajnie być w takim doborowym gronie, natomiast ja nie wiedziałem, że oni to powiedzieli. Tak jak powiedziałem, to było spontaniczne, po prostu powiedziałem to, co myślałem, użyłem takich słów i tak wyszło. A czytałeś różne komentarze pewnie po tych słowach, były też takie, że jacy piłkarze taki poziom boisk. No dokładnie, natomiast no, to nie możemy w ten sposób na to patrzeć, bo no, nie oszukujmy się, no, każdy chce grać na normalnym boisku. Jeżeli gramy w piłkę 11-osobową, to chcemy trenować na boisku 11-osobowym, no nie na połowie boiska. Żeby teraz ktoś źle nie odebrał, no nie umówmy się, że gdyby żużlowcom dali połowę toru, no to też by się nie podobało, że ścigałem się na połowie toru, bo nie da się ścigać na połowie toru i zaliczyć normalnego treningu. Gdyby koszykarzom zrobili za małe obręcze, piłka by nie wpadała, też by się nie dało, więc no nieważne jaka to jest liga, no czy koszykarze w trzeciej lidze, czy żużlowcy w drugiej lidze, no chcą jeździć na normalnym torze, tam ci chcą rzucać do normalnych obręczy, a my chcemy trenować na normalnym boisku. No myślę, że to nie jest ważne, w jakiej lidze się gra. No, czy dzieci jakieś, które zaczynają piłkę 11 osobową, też powinny grać, bo są, nie wiem, w lidze okręgowej tutaj gdzieś w Kaliszu. No, każdy chce grać tak, jak powinno się grać, na takim boisku, jakim powinniśmy grać i tyle. No ja nikomu nie chciałem na złość robić ani nic, po prostu chciałem, żeby było wiadomo, jaki jest kłopot i z czym się borykamy i tyle. Nadal się z tym kłopotem borykacie? No teraz jest na pewno troszeczkę lepiej, bo możemy wyjść już na stadion, jest troszeczkę cieplej. Oczywiście nie zawsze na ten stadion możemy wyjść, natomiast są treningi, wiem, że tam też prezesi klubów starają się dogadać, trener na pewno Staszewski, wiem, że też gdzieś tam czasami na rękę nam idzie, więc no na pewno tych jednostek normalnie przeprowadzonych mamy więcej niż w tym okresie zimowym. Wracając jeszcze do twojej medialności, bo tak naprawdę masz, można powiedzieć, szczęście do trafiania
na strony ogólnopolskich gazet. Pamiętasz wydanie jednego z tabloidów z 26 września 2014 roku? Tak, tak, to chyba po ruchu Chorzów. Dokładnie. Z kim tam trafiłeś na jednej stronę, na jedną stronę? Chyba z Tomaszem Majewskim, z Agnieszką Radwańską, tak? Tak, dokładnie. No właśnie, to było po tym słynnym meczu. Tytuł był bodajże, tutaj mam to wydanie, ograłem ruch, a teraz idę kłaść panele. No właśnie, bo można powiedzieć, piłkarzem jesteś amatorskim, półzawodowym, jak to można nazwać, no bo oprócz piłki nożnej żyjesz jeszcze też, żeby żyć, żeby funkcjonować, musisz jeszcze inne rzeczy robić, tak? Dokładnie, jestem na pewno amatorskim zawodnikiem, natomiast no, żyję tak naprawdę tylko z piłki, bo też prowadzę akademię, prowadzę zespół rezerw w Ostrowi, a tam pamiętam, z kim byłem w tym tabloidzie, ponieważ od siostry dostałem zaraz na urodziny, 3 dni później, w ramkę opakowane, więc taka miła pamiątka. Wisi nad łóżkiem? Nie, nad łóżkiem nie, natomiast gdzieś tam w tych pamiątkach z piłką nożną, bo nie ukrywam, że takie z tych najważniejszych swoich momentów w tej piłkarskiej przygodzie zbieram sobie, to gdzieś mam schowane. To był taki właśnie pamiętny mecz? No na pewno, to chyba dla całego Ostrowa to był pamiętny mecz, udało nam się pokonać Ruch Chorzów. 2-1 przegrywaliśmy w tym meczu 1-0. Na pewno pamiętam, że ten mecz dosyć dobrze mi wyszedł, bo chyba miałem zaraz po meczu ze 100 nieodebranych połączeń, ze 100 SMS-ów z gratulacjami, więc no na pewno ja ten mecz zapamiętam, mam też go gdzieś nagranego, no fajna pamiątka. Później ten mecz z Krakowią, transmisja bezpośrednia w Polsacie Sport, chyba w południe, w jakichś takich godzinach, dzieci ze szkół, praktycznie pełen stadion, coś niebywałego. Nie? No na pewno, chciałbym się grać takie mecze co tydzień, natomiast no, ten mecz już taki szczęśliwy do końca nie był, zabrakło nam tam niewiele, słupki, poprzeczki, nie chciało wpaść i niestety, sił zabrakło w dogrywce. Ten strzał Kempesa w poprzeczkę z metra? Do tej pory nie mogę tego oglądać, więc tego raczej nie chcę wspominać, bo no niewiele brakło, żebyśmy gdzieś tam jeszcze bardziej ukąsili tą Polskę, natomiast no, jest jak jest, fajna przygoda, przeżyliśmy to i trzeba tylko dobrze wspominać. To były właśnie takie piękne czasy, można powiedzieć, te niedalekie w sumie, ale masz takie poczucie, że trochę wtedy po tym awansie do drugiej ligi losy Ostrowi nie potoczyły się tak, jak mogły się potoczyć, że nie wykorzystaliście z różnych przyczyn tej okazji i szansy, która się wtedy wytworzyła? No zdecydowanie, natomiast powodów tego było na pewno dużo, jeżeli chodzi o poziom sportowy, to każdy wie, że ja z trenerem Nowickim gdzieś tam nie było nam po drodze, natomiast uważam, że jak gdyby wcześniejsze zwolnienie tego trenera mogło jeszcze coś ruszyć, szczególnie w tej rundzie wiosennej w drużynie i to jeszcze można było uratować, to utrzymanie. Natomiast tak jak powiedziałem, no, budżet klubu wtedy na drugą ligę był jaki był. Polkowice rezygnowały, kiedy zimą dostały 1 000 000 złotych dotacji, zrezygnowali, wycofali się z gry w drugiej lidze, natomiast my na cały sezon mieliśmy połowę tego budżetu, chyba nawet nie całą i gdzieś tam chłopacy dzielnie walczyli, bo ja po rundzie odszedłem, wiadomo, nie było mi po drodze z trenerem Nowickim, natomiast uważam, że w szczególności tutaj był błąd, że gdzieś tam nie rozstanę się wcześniej z trenerem Nowickim, nie poszukano jakiegoś innego rozwiązania. A propos trenera Nowickiego, ty tam praktycznie można powiedzieć bez ogródek w jednym wywiadzie, który mi udzieliłeś, powiedziałeś. Teraz tworzymy zespół z prawdziwego zdarzenia, to już było po tym, jak wróciłeś do Ostrowi w trzeciej lidze. Nie ma w naszej drużynie monarchii, ale jest demokracja. Jeżeli jest coś nie tak, trener nas wysłucha i potrafi wyciągnąć do nas rękę. Poprzedni trener Ostrowi zachowywał się tak, jakby wszystkie rozumy pozjadał i tak później wyglądała gra zespołu. Tak naprawdę waliłeś prosto z mostu. Ja zazwyczaj walę prosto z mostu, raczej staram się gdzieś tam nie oszukiwać nikogo. Mówię to, co myślę. Pamiętam też z trenerem Nowickim, miałem rozmowę w cztery oczy. Czy jeszcze był przy tym Piotrek Konstacia, który przyznał mi rację. On tam, pamiętam, próbował w żywo oczy mnie kłamać, więc wiedziałem już, jaki to jest człowiek. I tak jak tam było powiedziane, no, kiedy Piotrek Konstacia przyszedł, dał nam ten luz z powrotem, graliśmy swoimi chłopakami, tymi, którzy tutaj też przyszli wcześniej, natomiast nie jakimiś zawodnikami pościąganymi za powiedzmy większe pieniądze. Oczywiście nie wszystko klub płacił, natomiast no, mocno byli przereklamowani. Ja byłem przekonany, że oni utrzymania nam nie dadzą. I niestety Renowicki, nie wiem, czy chciał sobie jakieś znajomości wtedy porobić, czy co, ale no ci chłopcy na moje oko po prostu nie nadawali się do tego, wystarczyło grać swoimi chłopakami i wcale by nie było gorzej. Sam jesteś trenerem, prowadzisz drużynę w A-klasie, drużynę rezerw Ostrowi, zdobywasz coraz większe kwalifikacje, masz ostatnio już ukończony kurs UEFA-A. Trudno jest właśnie zdobyć ten dokument? No na pewno to dużo czasu trzeba poświęcić na to, bo to jest kilkanaście zjazdów na całe weekendy i natomiast no, jeżeli się to lubi, jeżeli na tym zależy człowiekowi, no to chce się to robić, chce się rozwijać dla samego siebie, ale też dlatego, żeby gdzieś tu podnosić ten poziom piłki nożnej w naszym rejonie, w szczególności oczywiście dla mnie w Ostrowi, bo klub mam w sercu. Natomiast tak jak powiedziałeś, prowadzę A-klasę, jest to zespół zbudowany w większości z naszych wychowanków i to sama przyjemność pracy.
staż właśnie odbywałeś między innymi w Lechu Poznań. Czego się tam nauczyłeś? No na pewno kilku takich rzeczy drobnych, bo nie oszukujmy się, tam jakiś Bóg wie ilu nowych rzeczy człowiek się nauczy, natomiast jeżeli chodzi o organizację treningu, jeżeli chodzi o to zaplecze, w szczególności też jakie tam z czym tam się zderzyłem, to no to nie oszukujmy się, no to jesteśmy daleko, daleko w tyle, jeżeli chodzi tutaj o ten nasz poziom czwarto czy tam piątoligowy. Zupełnie inaczej to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o bazę, jeżeli chodzi o sprzęt, jeżeli chodzi o trenerów. W treningu 5 trenerów, dron nagrywał trening, jeżeli deszcz nie padał. Wszystko od razu magazynowane w takiej bazie informacji, wszyscy z chipami, z jakimiś, no masakra. Natomiast jeżeli chodzi o te szkoleniowe punkty, to na pewno jeżeli chodzi o organizację treningu, i kilka rzeczy, jeżeli chodzi o przygotowanie motoryczne, na pewno dla siebie wyciągnąłem. A właśnie prowadzisz też treningi z najmłodszymi. Skąd pomysł właśnie na Akademię Krecika i może zdradzisz genezę nazwy? No, geneza nazwy, pamiętam, spotkaliśmy się w Czechii, ja, Tomek Kępiński, Łukasz Wiącek. Chcieliśmy coś takiego zrobić, wiedzieliśmy, że nie ma jak gdyby tej piłki dla najmłodszych tutaj u nas w okolicy. A też wiedzieliśmy, już wtedy podnosiliśmy swoje jak gdyby kwalifikacje, wiedzieliśmy, że dla najmłodszych dzieciaczków już trzeba te treningi organizować. Na to, żeby Akademia Krecika się nazywała, wpadłem ja. Chłopacy przyjęli, czułem, że to chwyci. No jak widać chwyciło, bo 4 lata ponad jesteśmy i naprawdę cały czas się rozwijamy, dzieciaczków mamy mnóstwo i myślę, że większość tych dzieciaczków jest zadowolona. Właśnie satysfakcję większą daje właśnie praca z tymi dziećmi, najmłodszymi rocznikami. Od którego roku właściwie zaczynacie szkolić? Zaczynamy szkolić od 4 roku życia i to jest duża satysfakcja, ponieważ u tych dzieciaczków widać ten poziom cały czas jak gdyby wzrasta. Natomiast ja tego nie rozdzielam. Ja lubię pracować i z dziećmi, bo to jest moja pasja, lubię się z nimi pośmiać, lubię się z nimi bawić. Natomiast nie oszukujmy się, no nie po to też robię kursy typu UFA, żeby pracować tylko z dziećmi. Nie będę oszukiwał, że w przyszłości chcę pracować z seniorami, no i osiągnąć jak najwyższy poziom. No właśnie, gdzie sięgają Twoje ambicje? Bo tutaj w regionie chyba trudno się wybić, nie mając piłki nawet na drugoligowym poziomie, przynajmniej na razie, no bo KKS chyba jest na dobrej drodze do awansu. Tak, KKS jest na dobrej drodze do awansu, natomiast no to trzeba zrobić wynik tutaj, tak? Trzeba ze swoją drużyną zrobić wynik, postarać się, może ktoś dostrzeże. Natomiast mówię, no ja chciałbym pracować jak najwyżej. Tak, jeżeli uda mi się kiedyś dotrzeć do ekstraklasy, byłoby super. Jeżeli nie, to na pewno minimum, jakie sobie stawiam, to jest ten poziom centralny. A ile lat jeszcze chciałbyś pograć w piłkę? No póki zdrowie pozwoli, natomiast z tym zdrowiem już coraz gorzej. Lata lecą niestety i no chciałbym jeszcze troszeczkę pokopać, natomiast to zależy wszystko od mojego zdrowia. Rozmawiamy parę dni po derbach Ostrowa. Byłeś rozczarowany frekwencją? Bo mi się osobiście wydawało, że jak już derby Ostrowa, to chociaż zbiorą się kibice jednych i drugich i tam powiedzmy z te 500 osób obejrzy to spotkanie. Była znacznie mniejsza frekwencja. Ja się tego spodziewałem, no, ja w żadnym wypadku nie mówiąc niczego cenczy. No, derby tutaj dla kibiców w Ostrowie będą zawsze z KKS-em. No, widzieliśmy, ilu kibiców przyszło na pełną trybunę do tego kibice gości i wtedy można było czuć tą atmosferę derbów. Natomiast są to tutaj derby naszego miasta, natomiast no, nigdy nie będą przyciągały tylu kibiców. Przede wszystkim no, KKS-u kibiców przyjechało chyba 150 czy 200, nie chcę teraz skłamać. A centry kibiców przyjdzie nawet z nami 15 albo 20, no nie wiem czy więcej, nie chcę nikogo teraz tutaj obrazić, natomiast no, chodzi mi o tą skalę, jak to po prostu wygląda, no derby są z KKS-em Kalisz, takie prawdziwe, a tutaj są po prostu takie derby miasta, natomiast no, mówię, no centra nie posiada tylu kibiców. Ale tak naprawdę, żeby wyjść z cienia innych dyscyplin sportu, no musicie po prostu grać w wyższej lidze. No myślę, że tak, zdecydowanie, no jeżeli chcemy, natomiast no wyjść z cienia, no byliśmy w drugiej lidze i też z tego cienia za bardzo nie wyszliśmy, niewiele się zmieniło, natomiast no my sami dla siebie musimy starać się dążyć do jak najwyższej ligi, stawiać sobie jak najwyższe cele. Natomiast no nie oszukujmy się, teraz zespół jest powiedzmy w przebudowie, jest mnóstwo młodych chłopaków, wszyscy to wiedzą, prowadzimy w tym pro junior system i to na razie trzeba utrzymać spokojnie tą czwartą ligę, tych chłopaków ogrywać cały czas, bo nie oszukujmy się, czy Tomek Kępiński, czy Łukasz Wiącek niedługo skończymy pewnie swoją przygodę z piłką, no i ci chłopcy muszą być gotowi do tego właśnie, żeby to oni pociągnęli ten wózek i może im uda się jeszcze coś więcej osiągnąć. No właśnie, czyli można powiedzieć, że tym optymistycznym akcentem, tą oczekiwaniu na wyniki rocznika 2000, który był tak pielęgnowany w Ostrowi, zakończymy tą naszą dzisiejszą rozmowę. Było głównie o sporcie, ale też zahaczyliśmy inne tematy. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Naszym gościem był Michał Giecz. Do zobaczenia za tydzień.